Witam wszystkich. Wideo instrukcja do regulatora TP16. Włączamy regulator. Temperatura na kotle 25 stopni. Czerwona lampka oznacza, że regulator włączył kocioł. Temperatura nastawiona 30 stopni. Histereza 2 stopnie. Jak ustawić temperaturę na kotle? Naciskamy na strzałkę w górę lub w dół przez 2 sekundy. Wskaźnik zaczyna migać. Następnie przez strzałkę w górę lub w dół ustawiamy żądaną temperaturę. Po ustawieniu żądanej temperatury naciskamy B w celu zapamiętania ustawienia. Jak ustawiamy histerezę? Naciskamy B przez 2 sekundy, zaczyna migać. Energicznie naciskając na B, zmieniamy funkcję na GSL, co oznacza histereza. Ustawiamy histerezę za pomocą strzałki w górę lub w dół. Zapamiętujemy poprzez naciśnięcie przycisku B. Jak działa histereza? Po ustawieniu temperatury 30 stopni i histerezie 5 stopni kocioł będzie włączał się przy temperaturze 25 stopni, a wyłączał przy temperaturze 30 stopni. W menu B mamy trzy funkcje: ogrzewanie, ochłodzenie, OHL i okno OCN. Jeśli wybrałeś ustawienie chłodzenia OHL, to regulator będzie włączał chłodzenie przy temperaturze 35 stopni, a wyłączał przy temperaturze 30 stopni. Funkcja okno OCN. Jeśli temperatura jest ustawiona 30 stopni, a histereza jest ustawiona na 5 stopni, to regulator będzie się włączał przy temperaturze 25 lub 30 stopni, a wyłączał się będzie, jak temperatura będzie większa jak 35 lub mniejsza jak 25 stopni. Jak zablokować temperaturę na regulatorze? Naciskamy B przez 2 sekundy. Do funkcji RL. Strzałką w górę lub w dół zmieniamy ustawienia. Ta funkcja pozwala na zmianę ustawień. My rekomendujemy ustawienia 0. Blokada regulatora. Naciskamy strzałkę w dół 4 sekundy. Odblokowanie. Powtarzamy czynność również przez 4 sekundy. Włączanie, wyłączanie regulatora. Również TP16. Włączamy strzałką w górę przez około 5 sekund i wyłączamy strzałką w górę również przez około 5 sekund.